jeszcze ostatni spacer po ulicach największego miasteczka na tej wyspie. Zaraz potem wybieramy się na jedzenie tej ryby, która została tak podzwonkowana przez pana na targu rybnym. Zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego jest. Piękne budyneczki, ten w różowym kolorze wygląda bardzo fajnie. Mr. Dawood, what is this? And this? Jestem już z powrotem w mieście. Farasan, wyspa Farasan. Piękna wycieczka jednodniowa. Pewnie więcej tam można zobaczyć natury, ale trzeba daleko, daleko jechać, żeby się gdziekolwiek więcej dostać. A to, co udało mi się zobaczyć z moim kierowcą, to mam nadzieję, że trochę coś z tego się udało zebrać, jakichś ciekawych informacji. Teraz jestem na wybrzeżu Jazanu. Tu z tyłu jest statek, który stoi sobie zasumowany. W tym miejscu znajduje się rekonstrukcja wioski saudyjskiej, szczególnie takie, które kiedyś były w tych okolicach miejscowości Jazan. This is the style for the foliage in Southern Kingdom. In the mountains use the building made by stone. This is the style you found from Taif until Yemen near style. Something is simple, different, but almost is near to use the stone. And something special, in the winter is coming warm inside, and in summer coming cold inside. Promote the door, and this is the original door, three old. Mm-hmm. Yeah. What is this white stone? This is a special white stone here in South Kingdom. We said marmor, and sometimes use it with take the oil separate from the milk of cow. Yeah, sometimes use for cooking, put it together to take the oil out of the milk. Arish, this is name Arish, and this is use the people living near to the sea. This is the style for the house. It's like a beach house. What do you use it for? In the house. Yeah. How much is that? 30. 1 cup. 3? 30, yeah. The small one is local from Saudi Arabia. The big one, Batel, is from Yemen. What about the black one? What's this one? Aswad, هذا ايش هو? Sumar. This is Baladi. Baladi. صحن 400 ريال. Baladi and the kind for tray is named Sumar. Yeah. The price is 400 ريال. Olive oil. Olive oil. Yeah, olive oil. هذا سمك. يلا يعطيكم العافية. Dates. Saudi dates. Saudi dates. Mm-hmm. It's different kind, different name, different dishes. This is flour. Ah, it's for baking. Tahina. Yeah.
sometimes eat the day. I know. Really? Ah. And this is the favorite for me because I have sugar. You can try. Take it one to try. It's okay. Sweet. Yes, yeah, sweet. It's very sweet. Yeah, always eat with the coffee, Arabic coffee. Mm. Yeah. Different place. Allah يسعدك ويبارك فيك ما يحتاج. This is some from Qassim, some from Hassa, some from Medina, some from Tabuk. Yeah. How much is this? I think around 5 grand. هذا على كم؟ على كم هذا؟ 5 ريال. Maybe I'll take it for gift. Okay. I have a small, I think. I will check. Alhamdulillah, Sheikh Barak, طيب. تركي؟ بولندا. بولندي. And this is a special sweet for south side, for the east side. This is Simpson. Uh-huh. Three kind of Simpson. You see? And looks like so. Crema sweet toffee. Hello. Like halawa bagara, but I show you. Let's do it here in Jizan. Also, I get checked when I come here and I found. What is this? This is also sweet. And this name is Shabak. Oh my god. Yeah. Very, very sweet. Ah, this is like a Turkish delight. And special can for dates. For what? For dates? Yeah. Mm-hmm. Sometime like this can. I want a half of this and some. Cześć, a teraz jesteśmy w tradycyjnej kawiarni, która jest tylko przeznaczona dla mężczyzn, którzy spotykają się tutaj grać w karty, pić herbatę i kawę. Wstęp kobietom jest tutaj totalnie zabroniony.